Witam, dzień dobry. Jurek Tyc, Stowarzyszenie Kursk. Dzisiaj działamy w Kościerzynie. A nasze zadanie to wizja lokalna na kwaterze radzieckich żołnierzy. Szczególnie interesuje nas stan techniczny pomnika. Jakieś porządki wiosenne. Pomnik niestety rozsypuje się. W pierwszym momencie można myśleć, że jest wszystko w porządku, ale to niestety nieprawda. Woda, mróz, lata spowodowały, że on w rzeczywistości się rozsypuje. Jakieś osy. Cały dół, góra spękana. Trzeba szybko przystępować do prac, bo za rok, dwa, trzy pomnik się po prostu przewróci. Wieczna chwała spoczywającym tu 470 bohaterskim żołnierzom Armii Czerwonej poległym w marcu 1945 roku w walce z faszyzmem hitlerowskim o wyzwolenie ziemi kościerskiej. Tak społeczeństwo napisało. Wszystkim miłego dnia. Jurek Tyc, Kursk.